Od razu a propos gości, no akurat w tym temacie to lepszych nie ma. Witajcie panowie, dzień dobry, witamy bardzo dzień serdecznie. Dobry. Tomasz Łysakowski, socjolog. Dzień dobry. Doktor Michał Sutkowski. Witamy. Dzień dobry, specjalista medycyny rodziny i chorób wewnętrznych, prezes warszawskich lekarzy rodzinnych. Dzień dobry. A także Wojciech Brzozowski, siedmiokrotny mistrz świata windsurfingu. Sportowiec, dzień sportowiec, dobry. Temat ten, o którym mówimy od wielu tygodni, czyli pandemia, czyli koronawirus. Mówią o nim wszyscy, wypowiadają się na ten temat wszyscy, także celebryci. Dzisiaj te wypowiedzi chcielibyśmy wziąć przede wszystkim na warsztat, bo różnie one wyglądają w zderzeniu na przykład z stwierdzeniami naukowymi. Niektóre z nich bardziej przypominają pseudonauki, ale dlaczego o tym rozmawiamy? Dlatego, że celebrytów śledzą tysiące, dziesiątki tysięcy i pytanie, czy można narobić coś nie do końca w myśl nauki i dobra takim, a nie innym wpisem albo wypowiedzią. Panie doktorze, jak pan słyszy na przykład takie wypowiedzi, że jeżeli chodzi o... Nie istnieje. Na przykład to, co mówiła Edyta Górniak, że ona, broń Boże, nigdy się nie zaszczepi. Ja akurat ten strach przeciwko koronawirusowi, ja ten strach absolutnie przed szczepionką rozumiem i wielu w ten sposób się wypowiada. Jak pan doktor takie wypowiedzi słyszy, to co myśli? Znaczy ja sobie myślę tak, no Edyta Górniak. Nie znam takiego lekarza, nie znam takiej pani doktor, ale znam taką wspaniałą wokalistkę, artystkę, która może swoim autorytetem, swoją celebrą, swoim nazwiskiem wspomóc wszystko to, co dla ludzi chorych, więcej powiem, dla ludzi, którzy z powodu tej choroby naprawdę umierają, może wspomóc. Więc ja mam nadzieję, że jak już szczepionka będzie, to będziemy mieli wielu sojuszników wśród tych, którzy dzisiaj o tym mówią. Bardzo łatwo jest o tym mówić w momencie, kiedy nie ponosi się za to odpowiedzialności. To tak jest w internecie i tak jest również w dyskursie publicznym. Ja jeżeli bym coś takiego powiedział, to nie tylko odpowiadałbym za to zawodowo i tak po ludzku, ale spotkałby mnie ostracyzm na całej linii. Czyli wystawia się na krytykę albo... No, lekko powiedziawszy. Mhm. Lekko powiedziawszy na krytykę. Stąd też temat dzisiejszy. Ja bym powiedział tak, teraz jak już trochę jest lepiej, bo czujemy wszyscy, że jest lepiej. Mhm. Mało co prawda podróżujemy, prawda? Mało pływamy, nie podróżujemy. Ale jest lepiej, to łatwo o takie rzeczy opowiada. Na przykład Wiola Kołakowska, która mówi, że pandemii właściwie nie ma, że to... No, jeżeli 5 milionów zakażonych i 350 prawie tysięcy zgonów to jest nic, to ja się zastanawiam naprawdę. Ale na całym świecie? Na całym świecie, tak. No to chyba jest nic. No nie. A grypa sezonowa? No grypa sezonowa. To proszę podać wyniki, liczby. Ale ja podam. Ale no ja proszę, podam, no bo na całym świecie przez pół roku 350 tysięcy to jest nic. Nie, to nie jest nic. Proszę powiedzieć, grypa sezonowa, jakie zbiera żniwo? Prawie pół miliona. No, czyli większe niż to, niech pan nie żartuje. Jeśli mówi pan, że 350 tysięcy to jest dramat, a grypa sezonowa zbiera pół miliona, ale ja też to chyba pan ośmiesza. Nie, drogi panie, pan się potężnie myli. Ja mówię, że jedno jest dramat i drugie jest dramat. Nie, ale Wojtek, oczywiście, że tak. To uporządkujmy na chwilę. Wojtek, twoim zdaniem... Piszesz coś na Facebooku, czy tam... Gwiazda, celebryci mają prawo do tego, żeby leje wodę i pewnie mu za to płacą. Natomiast spójrzmy prawdziwie w oczy. Słuchajcie, mam dwóch kolegów. Jeden zatrudnia 10 tysięcy ludzi. Drugi zatrudnia 20 tysięcy ludzi w sieci dyskontów, głównie sprzedawcy, kasjerki. Jedna osoba zdiagnozowana z tych 20 tysięcy ludzi, żaden nie zachorował. Albo kasjerki są super odporne, albo ktoś kogoś naciąga. Tylko pytanie do telewidzów. Zastanówmy się, kochani telewidzowie, jaki jest nasz interes? Nie słuchajmy ślepo tego, co mówią państwo opłacani, tylko my dbajmy o swój interes. Tutaj nikt nikogo nie opłaca. Ale właśnie, zastanawiam się nad tym. Pozwolę odpowiedzieć panu doktorowi. Ja myślę, że się pan mocno zagalopował, bo wie pan, mnie płacą za leczenie ludzi, a nie Ja panu przerwę. Mam koleżankę z Los Angeles, jest dziennikarką. I ma kilku kolegów lekarzy. W Los Angeles za dopisanie COVID-19 do diagnozy lekarz dostaje 13 tysięcy dolarów. No więc
więc niech pan mi nie mówi o uczciwości lekarzy. No, słuchajcie, dziękuję panu bardzo za te wszystkie piękne rzeczy, które pan powiedział o medycynie, o lekarzach. Powinniście się zrehabilitować. Nie, no tak, no pan powinien się zresetować w ogóle. To jest dramatyczne. Ale zaufanie społeczne do służby zdrowia bardzo spadło i czas. Tak, ale to właśnie dlatego, właśnie poprzez takie osoby. To właśnie chcielibyśmy zapytać, bo panowie, może tu wdech, wydech, bo troszeczkę zeszliśmy z tematu, to spróbujmy wrócić na to, co mówią w tym temacie także celebryci. Jak widać, i to w ogóle się nie ma co dziwić, emocje tutaj są bardzo duże, bo to są kwestie życia, śmierci, biznesu, utraty tego biznesu, ludzie przeżywają prawdziwe dramaty, więc za to... Moja żona nie dostała od 3 miesięcy ani grosza z ZUS-u, my nie mamy za co żyć. Niech pan mi powie... Jak a pan mi pomoże? A naszego doktora to, jakby też... Wojtek, ja myślę, że to jest zupełnie inny temat. Dobre pytanie do mnie, wie pan. To nie jest do mnie. To. Tomku, dlatego, że latuje ludzkie życie. Panowie, jak tak. pan doktor właśnie są przyczyną tej całej sytuacji, jasne, że firmy są zamknięte, jasne. Ludzie stracą pracę, nie, jest dramat społeczny. Znaczy, ja bym tutaj na dwie rzeczy zwrócił uwagę. Po pierwsze, jak my mówimy o tych 5 milionach, to jest 5 milionów stwierdzonych przypadków. Natomiast jak zrobili różne badania, kto przeszedł, ile osób ma serologiczne, czy na przykład w Hiszpanii to idzie w 5-10% całej populacji, więc w tym momencie mówimy o czymś, co w skali samej Hiszpanii miałoby ponad 5 milionów. Natomiast druga rzecz, o której my tutaj troszeczkę mówimy, o rzeczach, za które odpowiadają na przykład decydenci, bo jednak no, to nie wirus mały zamknął sklepy, siłownie, czy różnego rodzaju centra sportowe, tylko czy zakazał podróży, tylko jest to reakcja rządzących, więc tutaj oczywiście spór powinien być z lekarzami, nie z lekarzami, tylko z osobami, które są decydentami. Natomiast odpowiadając na pytania, czy Edyta Górniak na przykład... O odpowiedzialności za słowo teraz porozmawiamy. To ja powiedziałbym, że ja bym tu nie przesadzał. A dlaczego? Dlatego, że ludzie mają pewien wiek, w którym bardzo się sugerują tym, co mówią ich idole. I to jest wiek na 100 lat. Natomiast potem my już mamy wyrobioną opinię na większość rzeczy. Nawet jeżeli ktoś obserwujemy, to mamy właśnie, swoje zdanie i tak. Tak. Jeżeli ja mam poglądy proszczepionkowe, tak jak mówią lekarze, to, że Edyta Górniak coś powie, ja przestanę o niej w jakimś zakresie dobrze myśleć. Natomiast jeżeli mam poglądy antyszczepionkowe, to po prostu to się wpisze. Natomiast ja nie zmienię zdania tylko dlatego, że ona coś powiedziała. Raczej mogę o niej zmienić zdanie z tego powodu. Mhm. Poza tym nie wkraczajmy na arenę cenzury. Edyta Górniak ma pełne prawo mówić to, na co ma ochotę. To jest jej prawo. Bezwzględnie. I my nie mamy prawa tego oceniać. Ja ją znam osobiście, szanuję. Jest wspaniałą kobietą. Jest prześliczną dziewczyną. Ja dzielę jej obawę, ale nie bójmy się tego, dlatego że ci, co chcą, sobie szczepionkę wezmą. Ci, co nie chcą, sobie nie wezmą. Nie martwmy się, wszystko będzie okej. Mhm. To pytanie teraz, panie doktorze. Dajmy prawo tym, którzy chcą jednak szczepionki dawać i dajmy prawo do dyskusji, do dyskursu takim osobom, które mówią o walorach tej szczepionki. I nie twórzmy takiego wrażenia, że to są jednakowe głosy, bo proszę państwa, jeżeli ja bym się wypowiadał na temat muzyki, gdzie ja tylko mruczę w czasie mszy, jak jestem i Pan Bóg mi co 15 minut mówi, patrzy na mój zegarek i mówi, no ja już nie mogę wytrzymać, jak ty fatalnie fałszujesz. Więc dajmy też wszystkim oczywiście pole i wolność do tego, żeby się wypowiadać, ale równocześnie pamiętajmy o tym, że są fachowcy od zdrowia i są fachowcy od muzyki. Puentą do naszej historii, znaczy do naszej rozmowy dziękujemy bardzo. Już teraz właśnie zatrzymujemy naszą rozmowę. Chociaż mam nieodparte wrażenie, że warto do tej rozmowy wrócić. Tak, jest.